Michał Wiśniewski, piąty rozwód wisi w powietrzu. Glanc nie ma wątpliwości. Michał Wiśniewski, 50L. Zapewnia, że u boku Poli odnalazł szczęście, jednak, zdaniem Wojciecha Glanca, nie potrwa ono długo. Jasnowic jest pewien, że lider ich troje znów się rozwiedzie i nawet wie, kiedy. Nie zostało wiele czasu. Michał Wiśniewski do tej pory zdążył pięciokrotnie wstąpić w związek małżeński, chociaż nie ukrywa, że o niektórych ślubach wolałby zapomnieć. Cztery małżeństwa Michała Wiśniewskiego. Chodzi konkretnie o pierwszy, z Magdą Femmę, byłą wokalistką zespołu Ich Troje. Ich małżeństwo trwało zaledwie 5 lat, jednak okazało się traumą dla obojga. Od tamtej pory byli małżonkowie obrzucają się w mediach coraz bardziej malowniczymi oskarżeniami, wśród których zdążyli już wymienić. Dziecko z probówki, zarażanie chorobami wenerycznymi, a nawet zabójstwo. Niecały rok po rozwodzie Michał był już mężem Marty Wiśniewskiej. Urodziła mu dwoje dzieci, 20-letniego obecnie Xaviera i 19-letnią Fabiennę. Z kolei 16-letnia Etienne i 14-letnia Vivienne Wienna pochodzą ze związku z Anią Świątczak, którą mandaryna oskarżyła w wywiadzie o to, że czekała na wycieraczce na jej wyprowadzkę. Czwarta żona, Dominika Tajner, wspierała Michała w walce z chorobą, ale nie dała się namówić na wspólne dziecko. Być może to właśnie zniechęciło do niej muzyka, który nie ukrywał, że marzy o dalszym powiększaniu rodziny. Piąte małżeństwo lidera Ich Troje. W marcu 2019 roku Dominika ujawniła na Facebooku, że kochający i wspierający ją podczas treningów do tańca z gwiazdami mąż od 3 miesięcy gromadził w tajemnicy dokumenty rozwodowe. Zaskoczył ją pozwem akurat jak wróciła do domu, załamana odpadnięciem z programu. Rok później był już mężem poznanej na portalu randkowym matki czworga dzieci, Pauliny. Piąta żona nie dała się długo namawiać na urodzenie wspólnego dziecka. W styczniu 2021 roku na świat przyszedł w falcu Amadeusz Wiśniewski, który jest piątym dzieckiem zarówno Michała, jak i Poli. Obecnie oczekują szóstego. Już wiadomo, że będzie to kolejny syn. Wojciech Glanc nie ma dobrych wieści. Niestety, jak straszy Wojciech Glanc, to już początek końca. Jak ujawnia Jasnowic w rozmowie z Super Expressem. Przewiduje, że ich związek potrwa jeszcze 2, góra 3 lata. Trochę złośliwie powiem, że Michał Wiśniewski stworzył chyba więcej związków, niż utworów, a szkoda. Życzę mu oczywiście szczęścia i ustatkowania się, ale myślę, że ten jego charakter się nie zmieni, to nie leży w jego naturze. On lubi życie burzliwe, dużo emocji, a one w pewnym momencie wygasają i trzeba ich na nowo szukać. W świetle tych słów trudno oprzeć się wrażeniu, że osobiste nastawienie Glanca do Wiśniewskiego mogło mieć wpływ na jego wizję. Z drugiej jednak strony, trudno sobie wyobrazić, by przepowiadał Wiśniewskim rozwód z czystej złośliwości. Jak dodał Glanc, dla Poli Wiśniewskiej rozstanie z muzykiem nie będzie końcem uczuciowych uniesień.
czeka ją kolejna miłość. Ale, jak twierdzi Jasnowic, Michał już nie będzie miał z tym nic wspólnego.